Poznaniu pojawiły się plakaty "Zbieramy na zwierzęta, które ucierpiały w wyniku powodzi". To zboczeni ludzie naszego czasu, socjaliści jacyś tam, to tak mają, bo na tym się można dorobić. Przy okazji ten strumień pieniędzy, który gdzieś tam idzie, to ci, którzy w takie akcje się angażują, nawet jak się z tego nie mają pieniędzy, to mają poczucie, że są dobrymi ludźmi. Od siebie, od innych. W każdym razie zważenie na cierpienie, czy zwierząt, czy że gdzieś tam ptaszki, czy pójdziemy gdzieś, widziałem, uwaga, płazy, gdzieś tam szliśmy, żeby czasem nie rozdeptać żaby, czy jakiegoś ślimaka, czy czegoś, no tak byśmy zobaczyli rozdeptanego, to różnym ludziom może na różny sposób serce jakoś tak mięknąć, przeżywają, może po latach, że skrzywdzili jakiegoś tam zwierza, widzieli skrzywdzonego człowieka. Pytanie, czy zajmuje nas obraz Pana Jezusa skrzywdzonego na krzyżu. Żyjemy w czasach, w których się w jakiś sposób masowo, często profanuje wizerunek Pana Jezusa na krzyżu. Często robią to jacyś młodzi ludzie. Pan Marcin, który tu nieraz przyjeżdża, to jeszcze pamiętam z czasów, jak w marszałkach byłem, przyjechał taki wstrząśnięty, że na studiach, na których był, na ASP we Wrocławiu, mieli przedstawiać jakieś tam no, wizerunki czegoś i dziewczyna wzięła piankę do, nie piankę do golenia, krem jakiś tam, czyli bita śmietana, wzięła krzyż, popryskała krzyż i zlizywała z krzyża. Był jedynym, który zaprotestował. Profesor na to patrzył. Żyjemy w czasach, w których ludzi przejmuje obraz skrzywdzonego roślinki, ptaszka, kotka, pieska, czego tam by nie było i człowiek. Czy przejmuje nas obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego na krzyż? Brygida, święta Brygida, przejęta tym obrazem całkowicie swoje życie, podporządkowała chwale Boga i zbawieniu duszy swojej. Możemy w tym naśladować świętych, świętą Brygidą. Przejąć się Panem Jezusem, który za nas na krzyżu umiera.